Dzisiejsze czytania ukazują nam ludzi, którzy są poddani próbie. Może najpierw zacznijmy od Ewangelii. Ewangelia dzisiejszej niedzieli jest kontynuacją opowiadania z niedzieli poprzedniej. W zeszłą niedzielę słyszeliśmy ten fragment, kiedy Jezus pyta się uczniów, za kogo ludzie go uważają. No i tam mówią jedni za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, jeszcze inni tam za kogoś innego. A za kogo wy mnie uważacie? I odpowiada Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. No i Jezus mówi, dobrześ powiedział Szymonie, albowiem nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. I dzisiaj dalsza część tego opowiadania, tej historii. Jezus dalej idzie z uczniami, ponieważ to wszystko dzieje się w drodze. No i Jezus mówi, jak już uczniowie wiedzą, że On jest Mesjaszem. Wiedzą, że On jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym. Jezus mówi, że będzie musiał umrzeć na krzyżu. Że będzie wyszydzony od arcykapłanów i że to po coś jest. I co robi ów Piotruś, którego tydzień temu Pan Jezus pochwalił? Albo bierze Pana Jezusa na stronę. Mówi, chodź no tu, Panie Jezu. No i Pan Jezus idzie. No i Piotr mówi, niech Cię Bóg broni, niech nigdy nie przyjdzie na Cię to na Ciebie. Żebyś Ty nam nigdy nie umarł, Panie Jezu. No właśnie. Piotruś przed chwilą pochwalony, już taki dumny, bierze Pana Jezusa na stronę. To jest pierwszy raz, kiedy Piotr mówi coś na ucho Panu Jezusowi. I co robi Jezus? Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra. Zobaczcie, jak ta historia, jak ta scena wygląda. Piotr bierze Pana Jezusa na bok, coś mu tam szepta do ucha, a Pan Jezus odwraca się do wszystkich i co mówi do Piotra? Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zwaną, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Piotr jest poddany próbie. Czy co w nim wygra? Pycha, która się w nim zrodziła? Czy pokora, którą Jezus teraz z niego zaszczepia? Piotr myli sobie miejsce w szeregu. Jest tutaj jeszcze jedno zdanie, które jest w tej Ewangelii albo u świętego Marka. Momencik. U świętego Marka to jest. Jezus mówi do Piotra jeszcze inaczej. Zejdź mi z oczu, szatanie, idź za mną. Jezus mówi do Piotra, znajdź swoje miejsce. To nie ty mi będziesz mówił, co ja mam robić, ale ja tobie będę mówił, co masz robić. To ja jestem mistrzem, ty jesteś apostołem. I potem Jezus podaje tą naukę, którą znamy, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Pójście za Chrystusem to nie tylko honory, to nie tylko pochwała przez Pana Boga, ale to też krzyż. Dwie inne postaci, które dzisiaj ukazuje nam liturgia słowa, to prorok Jeremiasz. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. No właśnie. Prorok Jeremiasz był prorokiem, który generalnie całe życie miał przerąbane. Ponieważ miał bardzo niskie poczucie swojej wartości. Przychodzi do niego Bóg i mówi, będziesz prorokiem. Co mówi prorok Jeremiasz? Panie, ja będę prorokiem. Ja jestem człowiekiem o nieczystych wargach. No to ja oczyszczę twoje wargi. Będziesz głosił. Prorok Jeremiasz otrzymuje księgę, którą ma zjeść. Zjada tą księgę. Księga jest słodka jak miód, ale potem wylewa się w proroku Jeremiaszu. We wnętrzu jego gorycz.
I prorok Jeremiasz zwiastuje o tym, że wszyscy się mają nawrócić. Generalnie jest odrzucony przez wszystkich i mówi ten tekst. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. To, że został oczyszczony z grzechów, zwróciło w nim pychę, naturalną pychę, która teraz przez Boga zostaje ujarzmiona. No i święty Paweł pisze do Rzymian. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli co poznać, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Są dwie gminy chrześcijańskie, do których święty Paweł pisze listy, w których jest bardzo duży problem z szóstym przykazaniem. Korynt i Rzym. I generalnie Paweł apostoł, wygnany z Rzymu przez gminę chrześcijańską, pisze właśnie ten list. I mówi, że modli się za nich, aby zrozumieli, jaki błąd popełnili i jak należy rozumieć służbę, jak należy rozumieć wolę Bożą. Te trzy obrazy, które mamy, święty Piotr, prorok Jeremiasz i święty Paweł, ukazują nam jedną podstawową prawdę, o której też bardzo często mówił Ignacy Loyola. Zawsze po pocieszeniu przychodzi strapienie. Zawsze po tym, jak Pan Bóg nas tak trochę podłechta łaską Bożą, jak czujemy się tacy, odmówiłem dzisiaj różaniec, cały, to trzeba pamiętać, że po tym przyjdzie dołek. Pan Bóg nie lubi ludzi pysznych, bo to, że odmówiłeś różaniec, cóż to takiego w porównaniu z moją męką? Odmówiłeś tylko różaniec. Ale pamiętaj, że odmówiłeś aż różaniec, bo nie każdy to robi. Więc dzisiejsze czytanie ukazuje nam taką prawdę. Będziemy przez Boga dowartościowywani. Bóg będzie nas chwalił. Zrobiłeś coś dobrego, zrobiłaś coś dobrego. Ale trzeba pamiętać o tym, że to zrodzi w nas pychę naturalną, która w nas jest. Będziemy czuli się tacy ważni. I wtedy Pan Bóg da nam takiego małego kopniaka. Po co? Żebyśmy zrozumieli, gdzie jest nasze miejsce. Że to, co zrobiliśmy, to wcale nie jest takie wielkie w porównaniu z Jego męką i śmiercią. Że to, co buduje nas, tak naprawdę aż takie wielkie nie jest. Jeden z budowniczych kościołów, nie nasz proboszcz poprzedni, powiedział coś takiego. Poczułem się jak Piotr, kiedy poszedłem na emeryturę. Wybudowałem kościół, który jest jednym z najładniejszych nowych kościołów w Dąbrowie Górniczej. Wybudowałem kościół. Pan Bóg mnie pochwalił. Pokonsekrowany, wybudowany, ładne takie pudełeczko. I przyszedł ktoś nowy, a ja poszedłem do domu emerytów. Zrobiłeś coś wielkiego, ale pamiętaj, że to nie jest takie wielkie w porównaniu z moją męką. Wiedzmy, moi drodzy, że po radości przyjdzie strapienie, ale strapienie nie przychodzi po to, byśmy się dołowali, ale byśmy zrozumieli, gdzie jest nasze miejsce i aby nie rosła nas pycha.